Elo, elo! Z tej strony Kapitan Blood, a dzisiaj sobie ponownie zagramy w Jurassic World Revolution, czy jakoś tak. Generalnie tak, rozwijamy się naprawdę znakomicie. Jesteśmy naprawdę potęgą, mamy dużo pieniędzy, wszystko nam się układa w najlepszym porządku. No, generalnie nie ma na co narzekać, naprawdę jest grubo. Ale jest grubo. Naprawdę, tutaj też te zwierzątka w ogóle nie narzekają. Te Diplo, ja tutaj tworzę już kolejnego, zaraz wypuszczę jeszcze jednego. Hajsik się czepie. Dostaliśmy, w poprzednim odcinku dostaliśmy misję, żeby tutaj incubate genom Diplo jednego z tam 80% genomem i Velociptatora, co nie? Velociptator, też mam Velociptatorów już trochę, ale nie mieli... Nie mają przecież 80%, to chyba to jest bułka z masłem, chyba takiego Velociptatora wypuścić, który ma kurde 100%. Dobra, to wypuśćmy go po prostu. Znaczy po prostu zróbmy to, co mamy zrobić. Te. A ten ile ma? Ten też ma 95. Kurde, to jest misja na zasadzie z ten. I co to jest? Each remains house with SW. Dobra, nie wiem co tam jest. Nieważne, w każdym razie to nie będzie raczej żaden problem. Zadanie dosyć proste tutaj od misji naukowców, bo cały czas w tą naukowców idziemy. Taki jestem, tak tam nie mówią. Natomiast tutaj chyba możemy nowego roślinożercę robić, tego Chunkiego. To nie, Chunki tutaj niestety ma dosyć dużo, mały procent, ale... Nie możemy mu tego tu zrobić. Możemy go też polepszyć, żeby miał dłuższe życie. Mhm. I to tyle na razie. Dobra. Chunki, zrobimy ciebie. I kolegę twojego od razu też zrobimy, żebyś miał kolegę od razu, dobra? Poza tym jest duża szansa, że to się nie wypali. Mamy też nowe rzeczy do budowania, kręgielnie. To potem. Tutaj facility bardzo niskie mamy. Nie szkodzi. Ja się zajmuję teraz rzeczami ważnymi, ważnymi i ważniejszymi. Nowe fosilce. Tak, teraz bardzo szybko wydobywamy fosilce, ponieważ zainwestowaliśmy w dwie ekipy poszukiwawcze, więc jak już te fosilce, jak już te po te fosilce faktycznie pójdziemy, to przychodzi ich, no, tak całkiem sporo. Jednak nic, natomiast cały czas nie przychodzi nic na dotyczącego Chunkiego. I ten Chunki, nie możemy tego genomu 60% Chunkiego zrobić, nie wiem, no po prostu jakiś śmieszny dramat. Velociraptor się pomału wykluwa, ten też się pomału wykluwa. Zaraz to zadanie zrobimy tak naprawdę, to nie jest jakieś trudne zadanie. Te też się wykluwają, no i teraz tak naprawdę w tym parku pozostała nam tylko rozwój. No, tu tylko już rozwój pozostał, co nie wiem, potem, być może w późniejszych odcinkach będziemy robić jakiś rozpiździec, ale jeszcze na tym etapie nie chcę za bardzo robić rozpiścica, co nie? Rozpiździec na zasadzie, że będziemy napuszczać na siebie jakieś te... jakieś dinozaury. Uważam, że jeszcze nie pora na to. Dobra, wypuśćmy go. Nie powinniśmy zrobić ten. Powinno się zrobić zadanie. Jedno. Ja przynajmniej tak rozumiem to zadanie. Bo ma 80 genomu, spokojnie. Ten ma 100, no to już w ogóle ma dużo. Oni jako mają tam tolerancję. Oni jeszcze trochę ich przyjmą, tych Velociraptory jeszcze trochę się przyjmą. Jeszcze możemy mu kolegę zrobić, żeby było śmiesznie. No i co? Czemu się nie zrobiło tego zadania? Halo? To jest ciekawe teraz. Dilof... A nie, Diplodocus, to jest coś innego, przepraszam. Co to jest Diplo coś tam? I Velociraptor. Velociraptora za chwilę zrobimy, co prawda, ale Diplodocus to jest inny dinozaur. Mój błąd. Tego wpuścimy. I tu je zrobimy, ale Diplococcus to jest jakiś inny dinozaur. Ja w ogóle byłem przekonany, że to jest ten sam, a to jest inny jakiś. Nie? Weź tutaj ten, pokaż mi. Który to jest Diplo? Diplo coś tam? To jest Dilophosaurus, a nie mam Diplo coś tam. Musimy się nauczyć tego Diplo coś tam. Dobra, to tak zrobimy. Patrzcie, nie ma cały czas tego Chunkiego całego. Tylko szukam i szukam.
Dobra, Diplo coś tam. Zobaczmy, czy ja w ogóle mogę znaleźć takiego dinozaura. Co to jest? Dobra, to jest łatwe. Nie jest Diplododus. Zobaczmy, czy jest w pojedynkę gdzieś. Jest w trójkę. O, jest. A są jakieś nowe mięsożerce w ogóle. Dobra, dawajmy tego Diplododusa w takim razie. A drugiego to możemy... O, ten Deinoninus też fajnie wygląda. Dobra, czyli widzicie, że to trochę jednak, no trochę utrudni sprawę. Czy ja słyszę telefon? Tak, dzwoni do mnie telefon. To taki. Dobra, dzwoni do mnie Plagus. No chwilka, zaczekajcie, zrobię cięcie malutkie. Dobra, ziomeczki, już wróciłem, musiałem z Plaguskiem na chwilę pogadać, ale już jestem. I wracamy do gry. Diplododus znowu. Tego Chunkiego, kurde, trzeba rozgryźć, bo ten Chunki jest tak na bardzo słabo rozwinięty, a cały czas nie mogę tego Chunkiego znaleźć, o ten, tutaj tego Chunki. To nie, żeby wykonać te zadanie, 60... A nie, zrobiłem to zadanie, lol. No. A nie. Zony. Ale wypuścić Chunkiego! Naprawdę? On jest 60... A Chunkiego udało się zrobić? Jestem pośledzony, jak tego nie zauważyłem. Poczekaj, zobaczę, Chunki. O, nie, 63, udało się. Puśćmy. Velociraptorów. Jak tam stadne stworzenika. A widzę, że jeszcze dwa by chyba stolerowały, ale dobra, niech tak zostanie. Natomiast te to w ogóle tu mają dużą tolerancję. One tu mogą w grupach żyć, więc tutaj tych to wypuszczamy sobie na spokojnie. No i co tu dużo mówić? Mamy dużo hajsu też, z tego co widzicie, zresztą. Możemy cały czas tutaj wypuszczać nowe Chunki. No, Chunki jeszcze przydałoby mu się jeden kolega. Jeszcze jeden Chunki by się... Aż tutaj, jeszcze jednego. A! Dwa Chunki niech wlecą. Jak one są bardzo dobrze, ten? Tak, dobrze są Chunki promowane. Wow, ile hajsu zarabiam. Niesamowite pieniądze. Dobra, wiecie co, troszkę zmęczony jestem, muszę co chwilę odpocząć. Zaraz wracam, cięcie. dobra, nie wiem co się stało, coś takiego mi wyskoczyło. Falenkinom dinozaurupak? Znaczy tak, miałem generalnie przerwę sobie tam kilkudniową. To nie, i teraz wracam i wyskoczyło mi jakieś kurde dziwne rzeczy, co się wydarzyło tutaj. To było dziwne, jakby dodatkowe dinozaury? Poczekaj, Research Center. Fossils? Czy gdzie ja to mogę zobaczyć? Genetic? Nie wiem, to było szczerze mówiąc dziwne. Nie w research, tylko chyba w naszej wykluwalni, co nie? Poczekaj. Chodźmy do jakiejkolwiek wykluwalni i zobaczmy, czy faktycznie pojawiły się nowe dinozaury. Nice job. I feel like we are starting to understand one another. Szczerze mówiąc, to było trochę dziwne. Nie wiem, co mam przez to myśleć. Dobra, poczekaj, tutaj ekstraktujmy, co tu mamy. Do sprzedania. To do sprzedania. Co to było za dziwne wiadomości? Nie kupowałem żadnego dziwnego DLC. Dobra, nie wiem, o co chodziło, tak czy siak, wracamy do naszego parku jurarskiego. Jak sami widzicie, park nasz jurarski rozwija się niezwykle dobrze. Niedługo uda mi się wykonać Diplodocusa, co nie? I wykluć tego potężnego dinozaura. Tak samo, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. No cóż, nie mamy z tym najmniejszych problemów. Zarabiamy grube pieniądze. Naprawdę grube. Wyskoczyła mi jakaś notka o nowych dinozaurach. Nie do końca wiem, o co tam chodziło, ale to nie ma znaczenia względnie. Ja tutaj tego idę poszukiwać, a tak poza tym, to może jeszcze jakiegoś nowego żeśmy się nauczymy. Zobaczmy w ogóle jakie... No teraz nie mamy fossilsów, ale tego Chunkinega będziemy w końcu mieli trochę więcej, bo oni też chcieli tego Chunkinena. Tak czy siak, nasz park rozrywki się bardzo dobrze rozwija. No tak, ludzie też narzekają, znaczy narzekają. Generalnie powiedzieliście mi gdzieś tam w komentarzach, że w wolnych momentach mogę robić tak zwane, co robić? Tak zwane zwiedzanie i robienie zdjęć dinozaurom. Możemy wziąć mojego drive'a.
Ale on jest głośny i myk przez ludzi. I myk tutaj. Tu. Drogi śledzie, bo Bladeusz jedzie. To jest wykwalifikowany park rozrywki. Odblokowanek, nowy skin do pojazdu. Będzie jak błyskawica. Dobra, wjedziemy tutaj. Podwójne zabezpieczenia. Nic dziwnego, to bardzo niebezpieczne miejsce. Ale co się stało? Że co? Niby nie możesz. Czemu nie mogę tam wjechać? Halo. O, dinozaury. Poczekaj, jak się robiło zdjęcie. A, take photo. Nie wiem, czy zrobiłem. Ale tak, zrobiłem. Nic nie widać na tym zdjęciu, ale jest. Wow, jakie słodziaki. Gdzie jesteś? Patrzcie na tego słodziaka. Oh yeah. I my kolejne zdjęcie. No. Dobra, i zrobiliśmy sobie zdjęcia. Ale ja tak po prostu tak mało się za tym zarabiam, że po prostu no nie mogę. Nie mogę na to marnować czasu mojego cennego. Ja tutaj rozwijam mój biznes. Dobra, zobaczmy w ogóle, to są w ogóle stworzenia, te Diplo coś tam, stworzenia socjalne. Musimy więcej z ich inka budować, bo tutaj widzicie, zagadałem się, już tracę rachubę czasu. Diplo. I myk, incubating Diplotilosa. I myk. No. Poza tym będziemy chyba... Odkryliśmy kolejne fosilse, to zobaczmy. O tak. Tutaj też widzimy, że jakiegoś nowego będziemy mieli za chwilę. Cały czas proponuję w tych samych miejscach lecieć. O kurde, Diplododus tu cały został odkryty? No to myk, gdzieś tu też był. I tu był Diplo coś tam. No to odkrywamy, co nie? Ach, nasz park! Dnia na dzień staje się coraz bardziej potężniejszy. Teraz chyba na jakiś mały upgrade'ik, co nie? Research team? No myślę, że tak. To będzie chyba fajny upgrade'ik, który tutaj nam pomoże. Możemy dwie rzeczy naraz upgrade ten ulepszać. To może teraz czas najwyższy ulepszyć. Tu mamy wszystko. Genetyczne rzeczy, to może potem. To też jest fajne. Incubating speed, to aż tak mnie bardzo nie zadawala. Chociaż może faktycznie incubating speed damy ten... No tu będziemy musieli wszystko zainwestować, bo to jest po prostu coś. Ale dobra, zacznijmy od tych genetycznych rzeczy. Dobra, odkrywamy. Nasze research będzie tutaj ciężko pracować. Dobra, a tutaj tymczasem wypuszczamy Chunkiego. Chunki już dawno powinien zostać tu wypuszczony. Ile tu mamy Chunkich? No, jako zwierzęta socjalne, oni tu potrzebują kolegów. A Cinca ten Zauzurus. On jest wystarczająco zadowolony. No, wiadomo, mógłby być ten Cicasaurus, mógłby bardziej być zadowolony. Ale generalnie nie narzeka. Franki też jakby nie narzeka. No, możemy tak naprawdę jeszcze jednego Cicasaurusa zrobić, sobie tak myślę. A co tam? Ale to musimy też, ale uważam, że chyba... O, co to jest? Storm Deforestation? No dobra, możemy to zrobić. Dobra, generalnie tak. Czas najwyższy zrobić właśnie takie rzeczy dla turystów. Bo jak sami zauważyliście, ostatnio bardzo słabo dbamy o naszych turystów. Dlatego tak, tu zrobimy sobie właśnie coś takiego. Taką stację przeciwsztormową. O, i myk. Lecimy dalej, co nie? Gdzie to jest? Stacja przeciwsztormowa teraz tutaj. Żeby nikt mi nie powiedział, że nie dbam o turystów. Myk. Jak się patrzy, stacja przeciwsztormowa jest zrobiona. Teraz tutaj. I myk. Dobra, gest teraz jeszcze tutaj przecież zrobię. No i teraz to gitara, no już nikt mnie powie, że nie jest zrobione. Nie ma stacji przeciwsztormowych, bo proszę państwa, są wszędzie. Tu tylko nie ma drogi generalnie, ale jest.
Nie wiem, czy to się buduje? Tak, buduje się. No. Więc zadanie zrobimy raz, dwa. Oprócz tego czas najwyższy rozwinę tutaj to właśnie tą strefę. No strefę tutaj tych sklepów, co nie? Bo generalnie to była taka akcja, że tutaj to wszystko posprzedawaliśmy sobie. I myk! Jeden sklepik postawiony. Co tu jeszcze? Gift shop postawiony. Teraz fast food. Fast food center. I tutaj tak samo. I myk! Zaraz to będzie postawione. I myk jak nowe, lecimy dalej, co tu mamy, gift shop, fast food, to i to też sprzedałem, pamiętam, to też sprzedaliśmy. Musimy to nadrobić, a co tu było, może tutaj był fast food. Jakżeśmy się to rozegrali. Może tu był fast food, może to nie był fast food. Nie wiem co tutaj było, nieważne. Teraz tak, co tu jeszcze, toj, coś tu było, co nie, w tym wąskim miejscu. Ale co tu się mogło zmieścić, mieściło, o. Nie, tu się nie zmieściło, ale to w takim razie co tam było, co nie? To mnie ciekawi. To i nie. Close? Close jest za gruby. Close to tutaj pasuje mi bardziej. No patrzcie. O nie, no tutaj idealnie. No, jest close. No moment, w takim razie co ja tutaj miałem? Teraz się zastanawiam. No, jestem teraz... Taka przerąbana jeszcze to i musimy zbudować. Close, bowling alley może tu była? Nie, nie wiem co tu było. Bowling Alley to mi tu zbudujemy. I myk, Bowling Alley. No dobra, a przepraszam bardzo, a toj? To nie zmieścisz się tu? Naprawdę jesteś taki wymagający? Dałbyś spokój? To nie jest aż tak tu ciasno. Dobra, wiecie co, ja tu tak siłę chcę to zmieścić, dlatego tutaj zmodyfikujemy lekciutko to miejsce. I myk. Proszę państwa, jest. I co? Zmieściło się idealnie. O kurde, roślinożercy tutaj. O wow, ale mamy tutaj te niedobory. Już. Ed, już tutaj. Myk. Już tutaj uzupełnia. Ranger team już do roboty się bierze. Tutaj. Oprócz tego tu też. Ojejajaj. Już team 2 już tu do was jedzie. Przepraszam was. Strasznie mi się zapomniało, zagadałem się dzisiaj, ale ze mnie głuptasek jest. Dobra, ci mam nadzieję, że nie umrą z głodu przez tak krótki okres. Niemniej tutaj doszło do pewnych... A nie, to jest po prostu wyłączone, ja się zastanawiam o co chodzi. Dobra, wróćmy do może naszych odkrywania rzeczy, bo mamy nowe fosilce, o których totalnie zapominam. To jakieś nowe mięsożerca, jakieś pierdoły. O proszę, ten brachonozaur. Myk. I jeszcze raz to samo. Teraz idziemy tutaj do ulepszeń. Zobaczę czy się upgrade'owało. Tak, upgrade'owało się. Teraz chyba możemy tak jeszcze... Nie wiem, może szybciej po prostu idą, co nie? Tak czy siak zaupgrade'owało się. Building upgrades elegancko. Research center. Czy ja to mogę... Ja to mogę wprowadzić, czy to się automatycznie wprowadza? To się chyba automatycznie wprowadza, wiecie? Tak mi się wydaje po prostu. Dobra, building, cały czas coś tu wszystko mam już. Tu wszystko mam, building abry, to możemy zabudować. I tu możemy dwie rzeczy, co nie? To co, lecimy sobie w to, niech stracę. I może w tego kraba. No. Dobra, tu będziemy, to naprawdę się grubo dzieje. Patrzcie ile rzeczy się, trzy naraz mogę się uczyć teraz chyba po ulepszeniu. Widzicie, trzy rzeczy naraz. Ulepszenie całkiem fajne. No to teraz to my tutaj rządzimy, przepraszam państwa, ale my tu rządzimy światem. Dwie ekspedycje, 3 research center, no to po prostu jest bardzo duży profesjonalizm. Wow. Nasz park to naprawdę bardzo potężne. Co to jest? Storm Deforestation? Aha, Storm Deforestation to jest coś innego chyba. Yes. Storm Defense Center to jest chyba wy tutaj. Nie, to jest Viewjung. Aha, no dobra. Teraz już wiemy, że to jednak coś innego jest. O kurde, ale się narobiło. Dobra, gdzieś tu na pewno zmieścimy, co nie? Ja to chcę tak zmieścić. Gdzieby to tu postawić teraz, co nie? Człowiek se myśli tutaj.
Jakby się tutaj zmieściło, to byłoby super. A tu widzę teraz same problemy, bo nie ma za bardzo gdzie to postawić. O, tu jest miejsce, żeby to postawić. No dobrze, bo się martwiłem, że nie będzie miejsca. No to co? Myk postawione. Tutaj elegancko, dobra. Operation, musimy jeszcze więcej tego zbudować. Musimy tu postawić jeszcze taką fajną miejsce. O, myk, tutaj postawimy to jeszcze. I jeszcze tutaj postawimy koło naszych eleganckich elektrowni. Na moją odpowiedzialność. Tam nie będzie dojścia do tego chyba. Będzie, będzie. Dobra, tu. Nie, tam postaw. Wystarczy. Myk. O, proszę cię państwa. No dobra, jednak nie ma dojścia. Po zastanowieniu stwierdzam, że to było złe miejsce. Tak, zniszcz to i postawimy jeszcze raz. Ale w innym kierunku. To znaczy w tym. O kurde. Bez dojścia będzie. Nie, to jednak głupie miejsce. Same problemy z nim. No nie robimy tak. Postawimy jednak tutaj. Oj, tutaj, dupa. O proszę, tutaj tak postaw. Tak nie chcesz? A w tą stronę ci pasuje? Za ty w ogóle. Patrz, w tą stronę mu pasuje. Dobra. Może tak będzie git? No, tak będzie git, dobra. No to mi się podoba. To nie postawione centrum. No, no i teraz to już super, to teraz to już powinno 60% to spokojnie pokryje, mi się wydaje. No i gitara generalnie. Dla gestów co, możemy jeszcze hotel postawić, bo o nim w ogóle też w sumie zapomniałem. Gdzie by tylko im tu hotel postawić teraz, co nie? Tu za bardzo miejsca nie ma, tu jest dużo miejsca, ale to sobie zostawiłem na jakiś ekskluzywny budynek. Now power? O nie, o nie. O nie, nie mam energii. Widzę, że tutaj trzeba sprowadzić parę upgrade'ów. Ej, upgrade oszczędnościowy. Upgrade oszczędnościowy. I tak samo tutaj. Co? Tutaj już wprowadzony. Co? Tutaj też. Co? I tutaj. Czyli musimy kolejną elektrownię zrobić. Takie życie. Jak to się mówi, elektrowni nigdy za dużo. Tymczasem zobaczmy, jak tutaj nasi... Tymczasem robimy tutaj kolejnych dilo kolegów. Zobaczmy, jak oni są zadowoleni ze swojej liczności. Są bardzo zadowoleni. Ale możemy jeszcze tutaj im dodatkowo troszkę dać więcej dinozaurów. Dobra, tutaj tego... Tutaj chyba mieliśmy jakiegoś zinkubować, co nie? W ogóle przyszły nam jakieś nowe? Nie sądzę. Fossilse nowe przyszły za to. A Research Station nic nie robi, co nie? No to już do roboty tutaj. O, Diplocodusa i tego Deinohodnononusa. I myk extracting. O, ser, sprzedać te śmieci. I myk tego tek. Dobra, zobaczmy właśnie, jak tam incubating. No tak, poznajemy teraz nowego, o tego, Deinohusa. Tego jeszcze nie mieliśmy, więc będziemy musieli go zrobić, tylko za chwilę, bo coś jest nie tak gdzieś. No, su, coś tam, a tu nie ma drogi. No. Że to, że ten, elektryka nie dochodzi po prostu do tego, tak to zrozumiałem, dobra. Jak może elektryka nie dochodzić? O, faktycznie chodziło o taką pierdolę, no dobra. No ale się wyjaśniło, w każdym razie teraz wszystko działa. Dobra, i coż, 52% naprawdę? Piarzu, do czego ty mnie kurczę zmuszasz? Tu muszę gdzieś chyba postawić jeszcze, żeby byli zadowoleni w pewnym. No, no to teraz to już będziecie raczej zadowoleni chyba, co nie? To dojdzie nawet tutaj. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, zadanie wykonamy. Czy nowe dinozaury wypuści, to żaden problem. Ale my mamy nowego mięsożercę, którego żeśmy się nauczyli. Będziemy musieli mu zrobić kolejną klateczkę. I coś czuję, że te miejsce
to dobre miejsce na kolejną ekskluzywną klatkę dinozaurów. Dlatego tak. I myk tu, i myk tutaj, punkt widokowy, o tutaj. W tym rogu to będzie dobre miejsce. Coś czuję. Tak, coś czuję, że to jest dobre miejsce, żeby zrobić takiego fajnego, przytulnego dinozaurka. A, i tutaj zrobimy takie jeszcze pięko, żeby nie miał problemów z wypuszczaniem, żeby nie było problemów. No i co? I robimy tutaj. Myk tu połączonko. O, proszę. Tu będzie tak eleganckie. Wybieg dinozaurowy. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś zbyt agresywny. Ale to się jeszcze okaże. No i oczywiście musi być brama. Muszą być też ścieżki odpowiednie. To już robimy. Już. Tutaj naprawiamy. Tutaj tak samo. Odpowiednie ścieżki. Tutaj wypuszczamy nasze dwa dinozaury. Dobra, na razie myślę, że tyle dinozaurów tu im starczy. Generalnie są bardzo szczęśliwi. Idziemy znowu do, tutaj do research, bo tutaj cały czas, no widzicie, to chwilę już nasi ziomeczkowie to robią, co nie? Więc tutaj co chwilę musimy przychodzić. I te fosilizy co chwilę musimy też ekstraktować. Ja trochę o tym zapominam, bo to trwa tylko raptem 2 minuty, więc dosyć szybko. Poza tym tutaj te ulepszenia też już tutaj widzę, że nasi odkrywcy się nudzą troszeczkę. Jako, że mamy pieniądze, to lepiej odkryjmy wszystko, co tylko możemy. No, nasz park naprawdę przynosi naprawdę bardzo duże dochody. No dobra. Wstępnie to jest zabezpieczone. Wydaje mi się już, że pora coś najwyższe zrobienie naszego nowego kolegi, ale najpierw lekko go zmodyfikujemy genetycznie. No, podbijemy mu po prostu rating, co nie? O, jakieś problemy. Ci nie mają jeść, co? Dobra, już ekipę tutaj wysyłam. On route to feeder. Przy okazji to Confirmed. Też uzupełnijcie. Tam trochę ułatwi sprawę. Dobra, wróćmy do modyfikacji naszego typiarza. Zobaczmy. Deinohychus. Tego jeszcze nie mieliśmy. Nie musieli go zmodyfikować tak, żeby podbić mu rating. Oraz w moim przypadku długość życia, ponieważ uważam, że to jest dosyć istotne. Żeby nam długo żył po prostu. No, tu fajnie, to fajnie podbija długość życia oraz rating. I to też długość życia podbija. I to tyle, na razie tyle, może tutaj resztę mamy zablokowane. No to co, incubate? Chyba czas najwyższy, ale zanim to zrobimy, jeszcze mały upgrade'cik. Damy tutaj bezpieczne wykluwanko i podbijemy trochę speed. No i teraz myślę, że spokojnie możemy tutaj go sobie powykluwać. Będzie szczęśliwy? Miejmy nadzieję, że tak. Zapomniałem poczytać troszkę o nim. Poczekaj, zobaczę, co jest zapisane. Może bite, dobra. Tutaj bardzo mały, tutaj bardzo słaby opis jest, nie za wiele on wprowadza ten opis. Dobra, jak tam tutaj odkrywanie idzie? Diplo. A tego odkryjmy może teraz dla odmiany. Dobra, tam jakieś też przyszły. Nowe fosilsy, to też znowu ekstraktujmy je. Dobra, zobaczmy jak tutaj odkrywanie też idzie nam. Dobra, ci pracują ciężko. Dobra, niedługo będziemy nowego dinozaura mieli, no. Niestety incubating trochę potrwa. Proces inkubowania nie jest łatwy. Dobra, zobaczmy jak ci są zadowoleni. Zadowoleni, social mają na bardzo wysokim poziomie. Jak tutaj się nie cieszyć? Ale czy water? Oni jakby... Nie, no zadowoleni są. Populacje mają dużą, social mają też całkiem duży. No, to elegancko. No, ludzie tutaj też zadowoleni, bo tutaj ładne widoki mają. O, nie wiem, ja bym tam się cieszył. Dobra. Więc tutaj już przygotujmy jedzenie w takim razie. Tutaj to. I przygotujmy też żywą przekąskę. Bo oni też takie rzeczy lubią. O. Dobra. Oprócz tego wiadomo, że no, nie może się obejść bez wody.
Więc tu robimy fajne jeziorko. Dobra, no i powinno być git, tak mi się wydaje przynajmniej. Ograniczone widzenie, ale to nie będzie problem. Zaraz tu platformę jeszcze obserwuję, dla obserwujących, zobacz, weźmiemy. I o, jakaś nowa choroba. Prowadź mnie. Tutaj. Zachorował nam dinozaur. Dobra. Myk, szybkie chorowanko, szybkie leczonko. Na szczęście to jest choroba, którą już dawno odkryliśmy, więc w sensie... No, choroba, którą dawno odkryliśmy już, więc tutaj nie będzie żadnych problemów. Raz, dwa, rangersi się tym zajmą. Dobra, zobaczmy jak fosilise. Mało odkrywają się. O, są już odkryte. Ekstrakt, ekstrakt, cel, ekstrakt i ekstrakt. Dobra, no tu mamy Diplo i tutaj też Diplo, niech będzie. Dobra, problemy kolejne. Dobra, choroba numer 2. A nie, oni tu już lecą, tu już lecą. Aha, i to też w sumie jest już, to już też w sumie ogarnięty problem, ale widzę, że tutaj drugi dinozaur też zachorował. Do drugiego dinozaura podjedźcie. Jak ci się trzymają? Jedzenie? Całkiem spoko, ale uzupełnimy im też jedzenie. No dobra. Widzę, ten jeszcze się zachorował sobie. A to łobuzy, co nie? Niedługo nowe dinozaury powstaną. Będzie to Deinonychus. Deinonychus. Najpotężniejszy dinozaur. Taki potężny dinozaur. Taki potężny dinozaur ten. Uwaga, zobaczymy czy zamuczy. Jestem dinozaur! Hej, jak tu ładnie! Chyba mi się spodoba to miejsce. Chyba tu zamieszkam. No dzisiaj, mówcie na mnie, The Dino. Dobra, on jest bardzo socjalny, potrzebuje dużo socjalności. That's what you have here, a Deinonychus. Deinonychus. Deinonychus, Deinonychus. Zaraz będzie miał tutaj kolegów. Dobra, potrzebuję też więcej lasu, bo to widziałem, że narzekał, że mało lasów jest. Tu zrobimy pod wrogu. Już zadowolony? Deinonychusie, pokaż się. No, ten forest podtegowało troszkę, ale jeszcze to za mało. On chce więcej tego forestu. Teraz? Nadal ci za mało forestu, co? Wybrzydzasz? Dobra. Teraz? O kurde, teraz z Grasslandu ma trochę za mało. No to albo w jedną stronę, albo chcę, żeby było idealnie. Teraz? Chyba nie dojdziemy do porozumienia. Nowy dinozaur się odblokował, zaraz tutaj nad nim popracujemy. A tym musimy zrobić, no tym musimy zrobić co najmniej kilku kolegów, co nie? Możemy jeszcze bardziej modyfikować genom, zobaczmy. Bo w sumie jak odblokowuję ten, to teraz bardziej więcej możliwości tutaj mam potem. Tak, mogę. Warning. Sabotage in progress. Wow. Struktur. O wow. O wow, co tam się dzieje? From me to accuse one of the other divisions of sabotaging our work, but I have my suspicions. O, mamy jakiś sabotaż. Tak, to jest sabotaż. Tak, mamy sabotaż niestety. Na szczęście nasz park jest na tyle dobrze chroniony, że to nie powinno być problemem. W sensie wyjdziemy z tego bez problemu. Niestety tutaj nam to... Jajajaj, niedobrze, bo to nam trochę przerywa rozwijanie naszego
ekstrawaganckiego parku. Kurde, no tak nie może być. No, mam nadzieję, że zawodarz zostanie szybko zategowany, bo nie mogę pracować w takich warunkach. Dobra, tu już od... Dobra, zrobiło się... Dobra, jest gitara, wszystko już działa w sumie. Dobra, wracamy do, w takim razie do rozwoju tutaj. No, zróbmy mu jeszcze jednego kolegę. Ale drogi. No i zróbmy też... to już dawno chciałem go zrobić, tego Diplodocusa, co nie? Zmodyfikujmy mu genom, żeby był taki potrating większy. O, myk. O, tutaj tak samo, tutaj pod długość życia polecimy. A w sumie dużo. Ten rekin jest chyba najbardziej, o, to jest najbardziej ratingowe chyba. No i tutaj też mu podlećmy pod długość życia. O właśnie, ten rekin to też jest takie ratingowe, a no długo, długo będzie żył, na pewno. I myk, incubating. No trochę nam tutaj doszło nowych dinozaurów, co nie, z tego co widzimy. Tutaj mamy jeszcze brachizozaura i pararararazaura. Ale na razie Diplo zrobimy. Bo to już dawno powinniśmy zrobić. Musimy 80 genom osiągnąć tego Diplo. Dobra, proste zadanie. Żeby tam jakąś słabą modyfikację dodać. Co to w ogóle zadanie proste? Tutaj idą na wykrywanko, tutaj na ulepszanko. Asus Center, żeby coś tutaj dodać, bo ten speed, czy to to tam, tak, ten speed cały. To możemy ulepszyć, niech stracę. Dobra, idziemy na ulepszenia tego genotypu, tutaj już mało zostało do ulepszenia, to już ulepszę wszystko, co tylko się da. Aktualnie mamy tak dużo pieniędzy, że można swobodnie zarządzać parkiem. Dobra, wiecie co? Nie ma chyba co dłużej kontynuować. To zadanie tutaj, albo nie. Dobra, jeszcze zadanie te może robimy, bo to już niedługo, niedużo zostało tutaj do zrobienia. No, Atsu Center, żeby ulepszyć, tak jak Tom, to co już ulepszę. Gdzie jest Atsu Center? Tu jest Atsu Center. To ulepszymy ten speed, tak? Reload. Dlaczego na jeden? Aha, tutaj, dobra, nie wiem. Ale proste zadanie. Great work getting those buildings constructed. Now to make sure they stay secure. Tak, tak, tak. Teraz to jest dużo bezpieczniej, to wiemy. Dobra, to zadanie, kurde, no zrobię je, tylko to jest takie długotrwałe po prostu, sami widzicie jak to się wlecze, no masakra. Tutaj wypuśćmy typiarza. Dobra, gdzie są tutaj nasze dinozaury? Czy one choć częściowo są szczęśliwe? To powinny być. Tutaj w ogóle ta owca biegnie, czy co to tam? A te dinozaury gdzieś tam tu się pochowały, w ogóle w tym. Przydałby się tu taki, taka wieża do obserwowania w dal. O, właśnie w ten sposób. Albo tu. Trzeba postawić. A może nie. Jakby tak. Wiecie co? Fence broken? O nie, 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 nie! O nie! O nie! Dinozaury na wolności! Tylko nie to! Ojajajaj, ojajaj. Kurde, a stara, gdzie jest Atsu Center? Jak jest szybki skrót do Atsu Center? Nie wiem. To jest N, to jest T. Uła-ła! Request acknowledged. No problem. Ale się to porobiło, co nie? Widać, że agresywny, agresywny team jest bardzo.
Widać, że agresywne są strasznie te Deinokony. To mógł przypuszczać, że tak agresywnie się zachowają, co nie? Ja myślę, że możemy to spokojnie zniszczyć, bo i tak chciałem tu lekko to zmodyfikować. Oku, chyba to nie zadziała jednak. No nie, to jednak nie tak, nie, to jest... Inaczej zrobimy jeszcze. Od tego zaczniemy. Rady. W jedyny sposób. I tu mogą co najwyżej. Look, we are doing things no one has ever attempted before. And we do that daily. Every action is a calculated risk, anticipating that the reward will outweigh the price to achieve it. But our goal, a strong, stable, active dinosaur population, demands we take those risks. Dobra, nie udało się wykonać zadania, dinozaury uciekły, no bywa i tak. No trudno, tutaj nasza ekipa ratunkowa już pierwszą taką sytuację tak naprawdę mamy. I przez to będzie strasznie duży nasz koszt, tutaj to pociągnie na pewno. No pierwsza taka akcja tak naprawdę, że dinozaury uciekły. Co nie, tam sobie gdzieś biegają. Obuzy. Ale ja to chcę zamontować. O jest, jest. Mogę to zamontować. Tak wiem, że tutaj dinozaury biegają, a ja się zajmuję. No cóż. Mówi się trudno, co nie? Wszystkie leżą. No krótko mówiąc, co tu dużo gadać, trzeba będzie zwiększyć trochę zabezpieczenia. Ale zrobimy to już chyba w następnym odcinku. A teraz elo elo.